Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w piątek po objawieniu Pańskim 7 stycznia na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dzisiaj mamy fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, w której to czytamy o rozpoczęciu działalności misyjnej Pana Jezusa tutaj na ziemi. I zobaczmy, od czego zaczyna Pan Jezus swoją działalność. Od słów nawracajcie się, Albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie, i zaczyna obchodzić Jezus całą Galileę, nauczając w tamtych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie, lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. I czego może nas nauczyć właśnie ta dzisiejsza Ewangelia? Jeśli my również pragniemy rozpocząć działalność misyjną. Jeśli my również pragniemy rozpocząć głoszenie Słowa Bożego, a jest to dla nas zadanie, które nam Pan Jezus tutaj na ziemi zostawił, to zacznijmy od naszego nawrócenia, od przemiany naszego życia. Później zacznijmy głosić dobrą nowinę, zacznijmy czynić gesty życzliwości w stosunku do naszych braci i sióstr, których Pan Bóg postawi na naszej drodze. Bądźmy tymi, którzy będą nieśli radość, pocieszenie, pokrzepienie, bądźmy tymi, którzy przytulą, porozmawiają czy choćby będą przy osobie, która tego od nas potrzebuje. Pamiętam z seminarium, nasz Ojciec duchowny zawsze mówił nam, że świętość nie bierze się z tego, jak długo się modlisz, ile się modlisz, ale świętość bierze się od tego, jak zamykasz drzwi. Czy przy tym nie czaskasz, powodując u drugiego człowieka jakieś zniechęcenie, złość, czy po prostu bierzesz, zamykasz za klamkę, tak, aby nikogo tym swoim zamknięciem drzwi nie urazić. I kochani, życzmy sobie właśnie w dniu dzisiejszym, aby usłyszane Słowo Boże, aby ta Ewangelia, którą nam Jezus dzisiaj daje poprzez słowa. Świętego Mateusza i Boże błogosławieństwo było dla nas zachętą do przemiany życia, głoszenia dobrej nowiny drugiemu człowiekowi i bycia pomocnym, kiedy ten człowiek tego od nas potrzebuje. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.